Gerwold von Liechtenstein. Myślę, że to będzie nasz pierwszy zapis. Brawo! O, widzieliście teraz też godzinę, przy której zapisułem. Ale w każdym razie witajcie z powrotem. Przy każdym odcinku zagrajmy... przy kolejnym odcinku, tak, mogę powiedzieć raz, witam przy każdym odcinku zagrajmy wy. I później już się nie witać. Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku zagrajmy wy, Gothic 2. Wybaczcie, że ostatnio tak bez pożegnania, ale... no cóż, co mogę powiedzieć? Parę problemów się pojawiło, mianowicie... Nic tu nie ma. Dokładnie. I to mnie wkurzyło najbardziej. Nie, zaczęło tutaj mi znowu, tak jak w wieży Xardasa, migać. Więc się trochę wkurzyłem. Później zaczęło mi crashować. No i końcówkę tamtego odcinka postanowiłem wyciąć i zrobić to, co umiem najlepiej. Czyli zabić teraz paru gnojów. Umieraj! I... nie! Pomocy! To zapomniałem, że to zabiera tak dużo many. Dobra, zużyliśmy jeden zwój, ale mamy ich dużo. Teraz taki dylemat. Walczyć lagą? Czy... Oczywiście, że nie mogę walczyć lagą. Jestem trochę zbyt słaby. Jestem Geralt. Mój Boże. Może ucieknę z tej jaskini całkowicie, jak taka taktyka gotykowa. Lubię często porównywać gotyka z... Kurna mać! Sorry, ale... Chciałem powiedzieć, że lubię często porównywać gotyka z filmami Bada Spencera. Zawsze z pełną pięścią w mordę, tak jakby. No, ale w takich, jakby to nazwać, teraz jestem taki sfrustrowany, że brak mi w ogóle słów. Mamo, pomocy. W takiej sytuacji to trochę trudno bawić się w koksa i napierdzielać z mordy. Tak, to już mieliśmy, ale będę musiał częściej zapisywać. Po co ja mam to? No tutaj, szybki zapis. Jak się pytacie, jak ustawić szybki zapis, to musicie w folderze do Gothica. Gothic 2, system... Gothic Ini, to jest taki dokument i tam możecie ustawić różne takie ciekawe, rozszerzone opcje w Gothicu, powiedzmy. I tam właśnie jest coś takiego jak... No kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa, ale w każdym razie możecie ustawić w tym dokumencie. Wszystko. Po co ja to robię? Mam przecież łuk! Nie! I teraz od razu... Dwa razy... What the fuck, to nie trafiło? Okej. Zabrało mi dużo życia, ale właśnie taka taktyka jest koksowa, taka taktyka jest naprawdę męska. Czyli w ogóle dać się trafić paręnaście tysięcy razy, dać się zranić, a i tak zabić. Czyli tak jakby to nazwać, może to być taka ofiara, żeby i tak, żeby trochę upuścić sobie krwi, a i tak wygrać. Mięso kopacza. No, całkiem nieźle. Ostatnio zakończyliśmy na temacie o ciemnych grzybkach. Moje pytanie. Ciemne grzybki. Będę je oczywiście jadł, tak. Będę jadł je w ten sposób, kiedy będę miał mało życia. Teraz na początku gry to będę zawsze pierdzielał ciemne grzybki i jabłuszka. Bo ciemne grzybki dodają po jakiejś... po pewnej ilości zjedzonych grzybków dodaje trochę bonus, albo raczej premię po polsku do many. A jak się zje jakąś tam ilość jabłuszek, to dostanie się premię do siły. Moje pytanie. Bo nie pamiętam, mam później to sprawdzę jeszcze, ale moje pytanie. Ile grzybków trzeba zjeść? Ile jabłuszek trzeba zjeść? I kolejna sprawa, czy można to zrobić tylko raz? Czy zawsze jak się zje tą ilość jabłuszek i grzybków, dostanie się premię? To takie moje pytanie, coś co kiedyś wiedziałem, ale jakoś zawsze zapominam. Popatrzcie na tą dolinę. Mój Boże. Ja nic nie mówię. Tego nie było. A nie tu, czekaj, tutaj miałem szybki zapis, tak? Tutaj miałem szybki zapis, powiedz mi proszę, że miałem szybki zapis. Dobra, 20 minut od tego momentu, czyli będziecie mieli trochę dłuższy odcinek przepełniony failami na początku. Czyli, no dobrze, niech będzie. Może wracając sobie teraz do głównego tematu tego odcinka. Tak, moja ulubiona gra. Oraz bardzo umiem w moją ulubioną grę grać. Tak. Powtórzmy jeszcze raz tą koksową akcję. I od razu wyciągnąć natychmiast łuk i polną bestię zabić. Jej, nie zmarnowałem teraz nawet ani jednej strzały i to było piękne. No jestem dobry. To było prawdziwie Bud Spencerowe. Nie wiem, czy znacie filmy Bud Spencera. Nie wiem, czy w Polsce są takie znane jak w Niemczech. W każdym razie są to... z tego co pamiętam... Kurczę, to były włoskie czy francuskie filmy? Chyba włoskie. Bud Spencer chyba był Włochem. Na Filmwebie możecie sobie zobaczyć. No w każdym razie Bud Spencer robił takie filmy, gdzie zawsze chodziło o to, żeby tym złym kolesią napierdzielić. Zawsze przywalić w mordę. Zawsze.
Zawsze ci źli musieli oberwać od Bada. Bad zawsze wszystkich rozwalał swoimi pięściami. I zawsze były też takie fajne efekty dźwiękowe. Bam, 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 bam. No takie fajne trzaski i tak dalej. Dobra, teraz jeszcze raz. Teraz szybki zapis. Brak failów, teraz będzie. Chciałem powiedzieć, jak fajnie to wygląda. Chciałem tutaj robić na iceberga. O, w tej dolinie coś musi być ciekawego. Chwila. Czuję mięso. Chyba ktoś tutaj robi grilla. Okej. Sprawdzimy to. Może odbierzemy temu kolesiowi pieniążki oraz troszkę mięska. Chyba, że jest biedakiem. I smaży sobie swojego ostatniego szczura, którego tutaj znalazł. Ale to zobaczymy. Tutaj, popatrzcie. Warto właśnie patrzeć wszędzie, w każdy róg w Gothico, szczególnie na początku tutaj Gothica 2. Znajduje się wszędzie. Chociaż, jeszcze raz tutaj sobie zapiszę. W Gotę Geralt von Liechtenstein. No. Zawsze chciałem teraz wrócić normalnej perspektywy przez Escape, ale jakoś to się nie udało. Tam jest ognisko, ludzie. Tam jest ognisko. Tam musi coś być. Jakieś wilczki słyszę. A widzimy już rękę kolesia. Niesamowite. Ale w każdym razie chciałem powiedzieć, że właśnie Gothic ze stylu zawsze, albo raczej te filmy mi zawsze przypominały ze stylu Gothica. Zawsze z lewej, z prawej, zawsze jak ktoś nie potrafi zachować pełną pierścią w mordę. Tak to zawsze wyglądało i to jest piękne. Jak ktoś się nie potrafi zachować, jak ktoś jest, ma zbyt długi język, dostanie od razu w pysk. Lewa, prawa i to jest Gothic. Zazwyczaj... O! Zaskoczył mnie kolega, ale patrzcie, jaki jest... ma honor, wilczek, który ma honor. I to jeszcze wściekły wilk, który ma honor. Czeka, aż wyciągnę broń, albo czeka nawet, aż go zabije. Może powinienem te wilki jednak zostawić sobie na później. Skórzany mieszek. What's going on here? Skórzany mieszek, może się przydać jeszcze. No właśnie, tutaj w każdym miejscu może coś znaleźć. Wszędzie na podłodze może mogą znaleźć się jakieś przedmioty, jakieś ważne pieniążki tutaj, mieszek, łuk, coś takiego. Wszędzie można coś znaleźć, to jest fajne. A chciałem powiedzieć, może powinienem te wilczki sobie jeszcze na później zatrzymać, bo te dźwięki, o ja nie mogę. Żeby zostawić wilczki sobie na później, bo na razie... Zabił mi bestię, gnojek! Zabiję go. Kto to jest? Lester. Znam go skądś. Lester. Nie będę strzelał do niego. Jeden fałszywy ruch i będzie w mordę. Bo jeszcze nie potrafię ściągać skór ze zwierząt. Dlatego może być trochę problematyczne to. Ale dobrze, może go jeszcze tutaj jakoś znajdziemy. Może jeszcze z nim pogadamy. Ale na razie chcę zabić tutaj stworki, żeby właśnie nie zdarzyło się to, co przed chwilą. Że Lester zabierze mi punkty doświadczenia. Gdzie tu jest? Tutaj jeszcze jest jakiś wilczek. Tutaj, tu jest wilczek. Chodź. Chodź, wilczku. Level up! O, ten dźwięk level upa jest piękny, piękność. Ojoj. Najbardziej wkurzający wrogowie na początku. Młode krwiopice. Oni unikają bardziej niż ja. Na hita go miałem, o, niezły krytykal. Niczego tu nie znajdę. Gothic ma niepowtarzalny klimat. Samo to, że przy takich momentach jak niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Albo nie mogę tego otworzyć. Nie umiem otwierać zamków i tak dalej. Chociaż nie umiem otwierać zamków, nie było teraz... On tego nigdy nie powiedział. Są na hita, jeżeli chodzi o łuk. Ale kanibalizm do cholery. Biją swoich. Nie, nie będziemy się bawili teraz w wyratowanie albo mszczenie naszych. Zjemy ich! What the fuck? Zamknij ryj, ty młody, olbrzymi szczurze. Dostanę jeszcze moje strzały? Muszę. Musiałbym dostać moje strzały. Nic tu nie ma. Straciłem strzały. Nie ma czego tu nie znajdę. Nie ma, to jest 5 zdań w tym samym momencie. Ach, ta jaskinia jest też jedną z ciekawych, najciekawszych miejsc ogólnie. Za chwilę zobaczymy dlaczego. Znajdziemy tutaj pewien nagrobek. Tak. Nagrobek. Dokładnie. I jeszcze jednego szczura, którego załatwię moją olbrzymią lagą. Ciach. Unikanie, jestem mistrzem unikania w Gothiku. Tak jak krwiopice, tylko że ten krwiopica przed chwilą nie mógł nam tego zademonstrować. Zapamiętałem sobie, że na dworzu przed jaskinią była jeszcze jedna, albo jeszcze jeden grzybek. Zardzewiały krótki miecz. Najlepsza broń, jaką aktualnie możemy mieć, czyli 15 obrażeń. I popatrzcie tutaj. Nagrobek. Ciekawe, co to za język. Pewnie jakiś gotycki. Lothar 721 do 762. Jeszcze kiedyś do tego wrócimy, do tego nagrobka.
Jak na razie młody szczur, tutaj chyba zebrałem z niego wszystko, więc możemy lecieć dalej. Coś, o czym nie powiedziałem na początku. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Zapomniałem już, bo tyle razy próbowałem ten odcinek nagrać, że już nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli chodzi o nagrywanie, to teraz będę nagrywał Frapsem. Niestety. A tak mówiłem o Frapsie, ale jeżeli chodzi o dźwięk. Żebyście mi napisali tutaj... jak z dźwiękiem jest, bo musiałem to ustawiać teraz i czy zrobić głośniej, czy nie. Szczególnie jak będzie z dialogami. Jak za chwilę będziemy gadali z Lesterem. Tutaj chyba nie ma już żadnych przeciwników, chociaż tak słyszałem, ale to mogło być co innego. Lester. A chciałem powiedzieć, że jeszcze, że ta gra... To, że ten główny bohater, że bezimienny, cały czas to wszystko komentuje. To dodaje takiego klimatu. Jeszcze żadna inna gra tego tak dobrze nie skopiuje, jak Gothic. Musimy się jakoś dobrze ustawić do dialogu. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Lester, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Okej. Ale chwila, tutaj muszę się dobrze ustawić, bo to jest jedna z spraw, których nienawidzę w grach RPG, a szczególnie w Gothiku. Jak się źle ustawię, to zasłoni mi moją postać przy dialogu jakiś debil. No patrzcie, ten fajny, stary, dobry... łukowy bug jest. No, nabij się na mój łuk, na moją cięciwę. Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Czasem kamera się tak ładnie ustawi, a czasem nie. Ale mamy tutaj świadka. Lester widział smoka. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę... Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem. O tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. No wiesz, odpocząć możesz też u Xardasa, on ma łóżeczko i tak dalej. Ale co możesz mi jeszcze powiedzieć o terenach pobliskich? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Okej, czekajcie chwilę, ludzie. Sławki musiałem sobie je tutaj ustawić i tak dalej. Bo ale to duszno. Myślałem, że zaraz się udławię. przy moim pokoju. Będę musiał otworzyć okno. No ale dobrze, jak na razie spotkaliśmy jednego z naszych czterech przyjaciół z Górniczej Doliny. Nie będę udawał, że ich nie znam. Bo no te dialogi byłyby nawet fajne, że... Milton, Lester i kto? Albo raczej nie. Diego, Milton i kto?
No ale takie tam śmiechowate dialogi. Ale nie będę ich tutaj... Wilka słyszałem, to by nie tam na górze gdzieś było. No zaraz zobaczymy. Zaraz to wszystko obczajmy, panie i panowie. Zaraz będzie tutaj mordbicie. Wypróbujemy nasz nowy zardzewiały miecz. Chociaż już raz go wypróbowałem, ale to za chwilę jeszcze raz wypróbujemy go jeszcze bardziej. Wszystkich naszych przyjaciół jeszcze spotkamy. Jak powiedziałem, nie będę udawał, że ich nie znam, bo... No bo ich znam. Mimo, że to... Zaczynam tutaj na moim kanale od Gothica 2, to i tak. Już zacząłem od tego, że Lestera poznałem, to przecież resztę też nie będę poznał, prawda? Chociaż mogę udawać, że Lestera nie znam. Laresa, przepraszam, ci dwaj mi się zawsze mylą. Lester, Lares. Bo tu jest zawsze głośniowo jest, tutaj zawsze. Owca, tak zawsze mnie ciekawiło, czy tą owcę można zabrać też do klasztoru. Ale jakoś nigdy tego nie wypróbowałem, bo nigdy owcy do klasztoru nie zabierałem. Bo tylko magiem grałem w Gothiku, a nie w jedynce. Znaczy w Gothiku, nie jedynce, zamknij ryj. Jak nie potrafisz mówić, w Nocy Kruka tylko grałem magiem. W drugim Gothiku 2 nie grałem magiem. Widzieliście jaki krytyk, ale to był niesamowity krytyk. Ach, tutaj tym razem nie będzie Kawalorna, dla tych co znają tylko Noc Kruka. A, zauważyli mnie. Ale potrzebują pół godziny, żeby się przygotować do walki. Ciach. Wow. Gdzie on jest? Tutaj się chowa. Myślał, że się schowa za moimi plecami, tego nie zobaczę. Taki mały gniotek. A daj mi swoje złoto. Nie potrzebujecie tego złota i tak. A tak w ogóle po co im złoto? Po co im złoto? I tak jego ty by nie potrzebowali, nigdy by nie użyli. Ale biedak. Mój Boże. Która głowa należy teraz do niego? Coś czuję, że ta tutaj na boku. Zardzewiały topór. Obrażenia 25. Z tego co pamiętam, w Gothiku Nocy Kruka zadawał 40 obrażeń. To się trochę tutaj zmieniło. Aha, kolejny sztylet, którego nie będziemy używali. Ale jak na razie jest to nasza najsilniejsza broń, ten topór. Dwuręczna broń pierwsza, którą zdobyliśmy. Nie będę go używał. Aha, tutaj na boku jeszcze armaty. Wyobrażam sobie właśnie tutaj jak jakiś pojedynek. Bo to pewnie... Czekajcie. Widzicie tego trupa pod drzewem? Tutaj, chwila. Tego tutaj? To jest pewnie ten koleś, do którego należy ta armata. Dokładnie tak to było. Wyobrażam sobie tutaj jakąś walkę, która się tutaj odbywała. Ktoś mógłby ją w machinimie zrobić. Tutaj był ukryty też zwój mieszek. Niesamowite, wszędzie jest coś schowane. Że biegali tutaj po górach i strzelali do siebie. Jeden ma armatę i strzela tak z takiej ręcznej armatki. I tutaj miał swoją kryjówkę, tak bam, bam, napierdzielał ich. To jest bardziej taka walka z anime, z jakiegoś shounena. Ach, ale tu w Gothiku raczej nie miałoby takiego sensu. Ale to musiał być jakiś pirat, albo coś. Mam takie podejrzenia, że ogólnie tutaj przebywali jacyś przemytnicy albo coś takiego, jacyś morscy handlarze, jacyś żeglarze ogólnie, może piraci. Bo tam były ster, był tam gdzieś ster, tutaj są jakieś takie kule armatnie, armata. Bardzo ciekawe. Hej, kto to jest? Co to za miły pan? A pogadajmy sobie z nimi. Z nim. Cześć. Hej, Omanyta. Skąd się tu wziąłeś, co? Na... Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Dlaczego? Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Wystarczy, że pochodzi się z gór. Z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Wystarczy, że pochodzi się z gór i już ciebie wszyscy nienawidzą. Wow. No, biedny góral. Komu tak bardzo na mnie zależy? Połowa Korinis się za tobą gania. Nie powiesz mi chyba, że nie masz o tym zielonego pojęcia. Rozumiem. Nie chcesz o tym gadać, co? W porządku, twoja sprawa. To jak? Idziesz czy nie? Nie chce mi się. Z kim powinienem porozmawiać? Z moim szefem. Nazywa się Brago. On wyjaśni ci wszystko o wiele lepiej niż ja. No więc jak? Idziemy? Skąd mam wiedzieć, że to nie jest pułapka? Wieś, zaczynasz mnie już męczyć. Jeśli nie chcesz pomocy, to idź do miasta. Niech cię zapuszkują. Albo natychmiast ze mną pójdziesz, albo zejdź mi z oczu. Łapiesz? No, a najlepsze to, że jeżeli powiem, że no może później, to wtedy on mnie zabije. Ktoś już próbował mnie wykołować. Spokojnie, przyjacielu. Ktoś już próbował mnie wykołować. Czyżby?
Pewien człowiek chciał, żebyśmy odzyskali razem amulet, a zyskami podzielili się po połowie. Kiedy już wykonaliśmy zadanie, on i banda jego koleżków zaatakowali mnie. Wygląda na to, żeś trafił na nieuczciwych ludzi. Gdzie to się wydarzyło? Byłem skazańcem w kolonii górniczej. Ej, przychodzisz spoza bariery? Człowieku, byliśmy tam razem. Nie pamiętam cię. Byłem kopaczem w starym obozie. Trzymałem się z dala od kłopotów. Ale teraz najważniejsze jest to, że wpakowałeś się w porządne tarapaty. Ktoś wyznaczył za twoją głowę całkiem sporą nagrodę. Pojawiły się też listy gończe z twoją facjatą. Na twoim miejscu bardzo bym na siebie uważał. Są wśród nas ludzie, którzy dla złota pozabijaliby własne matki. Ale my, chłopcy z kolonii karnej, powinniśmy się trzymać razem. Gdyby tylko każdy tak myślał. Chyba podziękować. Nie ma za co. Próbuję po prostu utrzymać się przy życiu. Oj, stary. Dasz mi ten portret? Dasz mi ten portret? Jasne. Przecież to twoja gęba. No, w końcu mam prawo autorskie. Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem, tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej, stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz, jak jest. Stary, 10 sztuk złota, wiesz? 10 to dużo. Sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. 10 sztuk złota. Och, stary. O, 10 sztuk złota. Nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała. Na niej jest wieża strażnicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. Widzisz, to nie było takie trudne. Tu jest twoje złoto. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział. Dexter. Znamy go z Gothica jedynki. Wiesz coś jeszcze, co mogłoby mnie zainteresować? Chodzi ci o tutejszą okolicę? Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się ścieżek. Im dalej zapuścisz się w dzicz, tym większe grozi ci niebezpieczeństwo. Dzięki za radę. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala od jaskini, tam, na górze. Moi kumple mogą ci nieźle osmalić tyłek, a wierz mi, na bitce to oni się znają. Wierzę, wierzę, ale spróbuję ich wykończyć, Gerwold von Liechtenstein. Jego nie zabijemy, bo on był miły, dał nam tutaj dał nam wskazówki i tak dalej. Ja tutaj pójdę na górę, a jemu to chyba nie przeszkadza, że zabiję jego kolegów, albo spróbuję przynajmniej. Ach, mam mało many, dlatego użyję tutaj teraz jednego many, tutaj to i kokokororo. Spróbuję załatwić jednego z nich przynajmniej, kulą ognia, drugiego załatwić inaczej atakami. Chwileczkę, tutaj jeszcze mam jeszcze dwa ciemne grzybki i jedno jabłuszko. Będę je zjadał właśnie tak. No i tutaj mięso kopacza. Właśnie najlepiej te jabłuszka i ciemne grzybki jeść na początku, bo one dają nieprocentualne życie, nie zwracają procentualnego życia, tylko wartościowe życie, czyli tam tyle HP, ileś tam więcej HP i tak dalej. I na początku dają bardzo dużo, znaczy na początku dają mało, ale później będą dawały jeszcze mniej, można tak powiedzieć. Okej. Może skradanie by się bardziej przydało. Brago! Oni i tak ze mną gadali nie będą, nie więc... Nie powinieneś tu przychodzić! Ja tutaj powinienem przychodzić, kiedy chcę. What the fuck? Mamo! Pomocy! Co tu się dzieje? O, ja nie mogę. Jednego on złowie. Teraz tylko drugiego, ale on może krytykę w każdym razie... W każdej chwili rzucić krytykiem. Może mnie zabić. Nie! Zabrał mi jeszcze mało, ale może mnie... Jest możliwość, że mnie zabije jednym krytykiem. Bo... Ale blokada! Ja ci zaraz... Mój Boże! Nie... Sterowanie trochę mi się jeszcze... Nie przyzwyczaiłem się, odzwyczaiłem się od Gothica. Yeah, doświadczenie 50. To było łatwiejsze niż się spodziewałem. Aha. Wiadomość. A, jakaś wiadomość. I bagienne ziele. Jeden buch bagiennego ziela. A to jest Brago, to jest szef, he? Maczuga z kolcami. To jest ciekawa broń. O ile pamiętam, zadaje... Maczuga z kolcami zadaje 12... Zadaje nieco mniej. Ale trochę powalczę sobie maczugą z kolcami. Bardzo lubię tą broń optycznie i tak dalej. W Nocy Kruka nie ma żadnego sensu ta broń w sumie. Ale w tej części, w normalnym Gothicu jeszcze zadaje nawet ładne obrażenie. Jest całkiem ładna, można tak powiedzieć. Będziemy mogli trochę nią powalczyć. A patrzcie na ten obrazek.
Całkiem. Poszło mi o wiele łatwiej niż myślałem, no ale to jest w końcu normalnie gotika, nie noc kruga. Okej, czyli mamy tutaj splądrowaną jaskinię. To się zastanawiam, a może pójdę spać, może prześpię się. Która godzina jest? 15. Prześpię się do wieczora. Myślę, że prześpię się do wieczora, to byłoby dobre. Albo do południa? Do południa. Dawaj do południa. Czyli przespałem? No, jeden cały dzień można powiedzieć. Trochę mniej niż 24 godziny. Ale co tam, te dni się nie liczą. A trochę trzeba odpocząć. Przecież leżałem teraz 30 dni pod ciężkimi głazami, a teraz, no... Mogę się jeszcze trochę wyspać po żadnym łóżku. O, moje kości, o ja... Ej, zabiłem twoich kolegów. Nie przeszkadza ci to? Jo, stary. Możesz iść dalej. Jestem wolny, teraz mogę się wyspać w łóżeczku. Teraz brak już nie będzie mną walił. Ale w każdym razie, możemy jeszcze przeczytać wiadomość, którą przed chwilą znalazłem. A były to chyba nawet dwie wiadomości. Nie, list gończy. Popatrzmy sobie na list gończy. Bardzo ładnie narysowany, eh? Bardzo, bardzo ładnie. Nie wiem, czy wiecie, ale... Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywał. Ale bezimienny bohater jest wzorowany na jednym z głównych... Szefów? Głównych szefów w... Piranha Bytes. No, bardzo ładnie wyszło. Bardzo ładna podobizna. I piękny rysunek. Zachowamy go sobie, ale wiadomość. Okej. Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony gór. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to prawdopodobnie pewien starzec. Nie dajcie się zwieść, to niebezpieczny mag. Miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukamy. Wraz z tym listem otrzymujecie 30 sztuk złota. Kolejne 30 otrzyma osoba, która go zabije. Głowę przenieście do starej kopalni. D. Ktoś tutaj bawi się w Moriarty'ego? Tylko swoim pierwszym inicjałem podpisując, ale to jest Dexter. Oj, ten odcinek jest już wystarczająco długi. Zabijmy tego wilka i będziemy mogli zakończyć za chwilę tam z przodu przy statue Leinosa. No, taki pierwszy odcinek testowy Frapsem. Możecie napisać, jak to jest dźwiękiem, czy dźwięk wam pasuje i tak dalej, jeżeli chodzi o dialogi, o muzykę i tak dalej, o mój głos. No i tutaj jest właśnie statua Leinosa. Ten odcinek jest nadzwyczaj długi, chyba ponad 25 minut, więc... Zobaczymy, następny będzie krótszy. Ale tutaj zakończmy odcinek przy statue Leinosa i przy farmie. Do następnego. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie. Cześć. Na razie. Cześć. Na razie. Cześć. Na razie.